trzeci rok, czyli no już trochę ponad 100 lat. Myślę, że nic się tu nie zmienia. A przede wszystkim, trochę ciężko czytać, bo to z niebieskiego tła to jest zawsze najmniej wyraźne. A przede wszystkim to, w najcichszej godzinie nocy, niech Pan zapyta siebie, czy muszę pisać. Niech Pan doszuka się w sobie głębokiej odpowiedzi. Jeśli zabrzmi twierdząco, jeśli na to poważne pytanie może Pan stanowczo i zwyczajnie odpowiedzieć muszę, wówczas niech Pan kształtuje swoje życie według tej konieczności. Pański żywot wtedy, aż po najobojętniejszą i najwłaszczą godzinę, musi stać się znakiem i świadectwem tego poetyckiego imperatywu. Wówczas zbliży się Pan do natury, wówczas niby pierwszy człowiek spróbuje Pan powiedzieć, co Pan widzi, przeżywa, kocha i traci. Niech Pan nie pisze wierszy miłosnych, niech Pan unika tych form, które są zbyt łatwe i zwyczajne. One są najtrudniejsze, potrzeba bowiem wielkiej, dojrzałej siły, by dać coś własnego, gdzie dostępna jest i częściowo świetna, bogata tradycja. Dlatego ratunkiem przed ogólnymi motywami są te, które daruje Panu Pański dzień powszedni. Niech Pan opisze swoje smutki i życzenia, myśli przemijające i wiarę w jakiekolwiek piękno. Niech Pan to wszystko opisze z głęboką, cichą, pokorną szczerością. I aby to wyrazić, niech Pan użyje rzeczy ze swego otoczenia, swoich wizji, sennych przedmiotów, z obszaru Pańskich wspomnień. Jeśli Pańska codzienność wyda się Panu ubogą, niech Pan jej nie oskarża, niech Pan oskarży siebie, niech Pan sobie powie, że nie jest dość poetą, by przywołać jej bogactwa, bo dla twórcy nie ma żadnego ubóstwa, ani żadnego ubogiego, obojętnego miejsca. I gdyby Pan nawet przebywał w więzieniu, którego ściany nie dopuszczają do Pańskich zmysłów żadnego szmeru świata, czy nie miałby Pan wciąż swego dzieciństwa, tego wspaniałego królewskiego bogactwa, tego skarbca wspomnień? Niech Pan ku temu miejscu zwróci swoją uwagę, niech Pan spróbuje wydobyć owe zatopione sensacje tej rozległej przeszłości. Pańska osobowość umocni się, Pańska samotność powiększy i stanie się mrocznym mieszkaniem, które zgiełk omija z daleka. Mroczne mieszkanie, które zgiełk omija z daleka. To chyba jakieś...